Wtorek 19 października, Błażej Maciat, zapraszam na Telefakty. Życzenia i nagrody wręczono nauczycielom podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Mamy świetną kadrę, mamy piękne budynki, dobrze wyposażone i przede wszystkim mamy zdolną młodzież. Dobra edukacja powinna odpowiadać potrzebom rynku pracy. Spotkałam się z tym, że rynek pracy potrzebuje właśnie takiego, tych zawodów. Autorka Dynastii Miziołków odwiedziła Ostrowiec. Zaczęłam pisać, będąc mamą trójki dzieci. Pierwsza moja książka to jest książka de facto o mojej rodzinie. Wczoraj w Ostrowieckim Browarze Kultury odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wręczono nagrody prezydenta. Zaangażowanie, cierpliwość, kreatywność to tylko niektóre cechy nauczyciela idealnego. Czym jeszcze taki pedagog powinien się wyróżniać? Przede wszystkim to liczy się, przynajmniej dla mnie, otwartość i jeszcze raz otwartość. Mam tutaj na myśli i nowe technologie, i nowe sposoby nauczania, ale także otwartość na ucznia i na jego problemy. Oczywiście inne są one w szkole podstawowej, inne w szkole średniej, ale nauczyciel musi to mieć, to coś. Może to zabrzmi kolokwialnie, ale to jest powołanie do zawodu. Ostatni rok był trudny dla wszystkich, dla nauczycieli również. Według badań przeprowadzonych przez Fundację Orange, z których wynikami można zapoznać się w publikacji Między pasją a zawodem, raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021, 62% nauczycieli jest zdania, że nauka zdalna w czasie pandemii miała negatywny wpływ na postrzeganie ich statusu przez społeczeństwo. Pandemia, wyścig z czasem, nowoczesne technologie, dostęp do informacji powodują, że ten nawet najlepszy nauczyciel z najlepszych szkół sprzed X lat ciężko by mu się było odnaleźć w dzisiejszych czasach, tak jak i nasi nauczyciele mieliby kłopoty poradzić sobie kilkadziesiąt lat do tyłu. Czasy się zmieniają, musimy się dostosowywać. Cieszę się, że nauczyciele się samodokształcają, że jest taka chęć do pracy, samokształcenia. Praca nauczycieli ma jednak sens i warto ją doceniać. W poniedziałek w trakcie miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński wyróżnił 48 pedagogów z placówek publicznych i niepublicznych. Chcemy podziękować wspólnie z panią starostą Marzeną Demniak za trud, za wysiłek, za zaangażowanie, wyrazić szacunek dla naszych pedagogów, dla naszych nauczycieli. Mamy świetną kadrę, mamy piękne budynki, dobrze wyposażone i przede wszystkim mamy zdolną młodzież. Połączenie tych trzech rzeczy powinno zaskutkować sukcesem. Wypada się chyba z tego cieszyć, że wśród naszych nauczycieli, których zatrudniamy dobrze ponad 400 w naszych przedszkolach i szkołach podstawowych, jest tak duża grupa tych, którzy się swoją pracą dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą wyróżniają. Dziękujemy. Dziękujemy za te liczne nagrody, bo są one dla nas wszystkich bardzo ważne. Wszyscy lubimy być doceniani, nagradzani. Wszyscy chcemy wiedzieć, że ktoś widzi to, że dobrze pracujemy. Na dobrym poziomie układa się również współpraca pomiędzy szkołami gminnymi, a szkołami prowadzonymi przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty. Ta współpraca jest na poziomie organ prowadzący daną placówkę i gmina, nie tylko z tego powodu, że dotujemy te szkoły i przedszkola, ale także wymieniamy swoje doświadczenia, rozmawiamy o problemach kadrowych. Także to jest taka bieżąca, normalna praca. Dotyczy różnych problemów, tych, które się po prostu pojawiają na co dzień. Prezydent Jarosław Górczyński nieraz podkreślał, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w oświatę. Stąd między innymi dodatkowe lekcje języka angielskiego, matematyki czy przedmiotów artystycznych, a także stypendia dla najlepszych uczniów w wysokości 10 tysięcy złotych. To była relacja z miejskich obchodów Dnia Nauczyciela. Powiatowe zaplanowano na najbliższy czwartek, a dziś po regionalnej prognozie pogody program Espresso, którego gościem była przewodnicząca ZMP w Ostrowcu Świętokrzyskim Ewa Malec. Dzieje się źle. Nigdy oświata polska nie była traktowana priorytetowo. Nigdy jakieś duże nakłady finansowe nie były na nią przeznaczane. Ale teraz ta propozycja, która padła z Ministerstwa Edukacji, z propozycją arogancką, lekceważącą nauczycieli i bardzo nas bolącą. Co chce zrobić rząd?
Proponuje się nam podwyżkę, która tak sensu stricte jest obniżką, bo kiedy proponuje się nam podwyższenie pensum o 22%, podwyższenie naszego wynagrodzenia o 24%, a inflację mamy 5%, to każdy, kto umie liczyć, policzy, że podwyżka nie jest podwyżką, tylko obniżką naszego wynagrodzenia. Poza tym, oprócz tych 4 godzin pensum, które dokłada się nam, godzin przy tablicy, dokłada się również nauczycielom 8 godzin przymusowej obecności w szkole, do pracy z uczniem, z rodzicem, na rzecz samokształcenia, na rzecz zebrań. W temacie edukacji pozostajemy i przenosimy się do nowej siedziby Centrum Edukacji Zawodowej. Od 17 lat są wiodącą placówką kształcącą w zakresie kierunków medycznych. Przez lata zrealizowali wiele projektów oraz nawiązali współpracę z najlepszymi ostrowieckimi nauczycielami, lekarzami i specjalistami. W tym roku naukę w Centrum Edukacji Zawodowej rozpoczęło około 200 uczniów, wybierając kierunki takie jak technik farmaceuta, higienista stomatologiczny, opiekun medyczny. W tym roku placówka cieszyła się właśnie tymi kierunkami. Najbardziej taki nabór mieliśmy na opiekuna medycznego, mieliśmy na higienistkę stomatologiczną, na jeszcze z tych zawodów takich najbardziej, farmacja, która już od lat jest, taką mamy już renomę. No raczej jesteśmy takim bezkonkurencyjną szkołą, dlatego że my wybieramy takie kierunki, które byłyby zarówno potrzebne, jak i nie przeszkadzalibyśmy innym szkołom w naborze. Dobór kierunków kształcenia jest zawsze odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. W ostatnim czasie wzrosło zapotrzebowanie na zatrudnienie średniego personelu medycznego. Wielu pracowników podnosi kwalifikacje lub przebranżawia się. Rosnące potrzeby rynku pracy mają również wpływ na potrzeby szkół zawodowych. W związku z tym Centrum Edukacji Zawodowej zapewniło kadrze pedagogicznej i uczniom nową siedzibę oraz sprzęt. Zmienia się tutaj obraz całej szkoły, zmieniają się wyposażenie, zmieniają się nauczyciele, zmienia się zawody różne, prawda? Potrzeba tych zawodów jest coraz to zupełnie inna. Mimo to jakoś ten nabór mamy i uczniowie sobie tu nawet chwalą, że mogą skorzystać. No my też, po prostu ta współpraca z tymi podmiotami, które działają na terenie Ostrowca, to też nam dużo daje, dlatego że potem to przekłada się na egzaminy zawodowe, a to jest bardzo ważne. Egzaminy kwalifikacyjne, które uczniowie u nas niemal w 100% zdają. Współpraca z różnymi instytucjami i podmiotami pozwoliła uczniom klas zawodowych realizować się bez przeszkód w czasie ostatnich 2 lat pandemii koronawirusa. To są zawody, które wymagają, prawda, ciągłego takiego dokładnego doskonalenia się przy pomocy środków dydaktycznych, prawda, niezbędnych właśnie w medycynie, bo to są kierunki naprawdę odpowiedzialne. No i ale nawiązaliśmy tutaj kontakty z działającymi na terenie Ostrowca, w ogóle i gminy ostrowieckie, powiatu ostrowieckiego, z podmiotami, które funkcjonują tutaj i udostępnili nam nasze pracownie, tak jak apteka, szpital, z którym współpracujemy, i gabinety różnego rodzaju. Miniony Dzień Edukacji Narodowej był okazją do zaprezentowania nowej siedziby Centrum Edukacji Zawodowej, ale również chwilą do refleksji kadry pedagogicznej nad jej osiągnięciami. Cieszę się, bo mam taki, może się trochę pochwalę, bardzo duży wkład, bo wykształciłam moich pracowników i nie tylko, wszystkich, którzy zdobyli zawód ratownik medyczny. Wspominam to bardzo dobrze, bo najlepszym takim docenieniem tego było, że jak pojechałam z nimi na egzamin, to z mojej grupy to tam parę osób się potknęło, ale z innych szkół na przykład nikt nie zdał. A ja jako nowy pedagog, w cudzysłowie, miałam taką satysfakcję, że tyle osób przeszło i z bardzo dobrymi wynikami. Najbardziej wspominam te jakby swoje pierwsze roczniki ratowników medycznych, kiedy nowa ustawa zmusiła ich do tego, że muszą
te kwalifikacje już związane z Unią Europejską spełniać i pamiętam te wspaniałe mecze nasze na hali sportowej, jak fani się angażowali, z jakim zaangażowaniem przychodzili na zajęcia wychowania fizycznego. Nie zabrakło kwiatów, podziękowań i przede wszystkim życzeń dalszej realizacji i wypełnienia misji, jaką jest edukacja. No, życzymy sobie tego pokoju takiego i żeby ta nauka płynęła w jak najlepszej atmosferze, życzliwości, zrozumienia. Na pewno satysfakcji z wykonywanego zawodu, wykształcenia wielu następnych pokoleń, takiej dobrej współpracy, dobrego takiego klimatu w tych trudnych czasach. No przede wszystkim to myślę, że najważniejsze w naszym zawodzie no też jest zdrowie. Zdrowie takie i psychiczne, i fizyczne. Mentalne, cała struktura z tym związana. O tym, jak zawód nauczyciela jest trudny i odpowiedzialny, warto pamiętać nie tylko 14 października, ale przez cały rok. Szkolnictwo branżowe wciąż jest mniej popularne od tego ogólnokształcącego, jednak wiele firm, instytucji i służb zwraca uwagę na konieczność kształcenia w konkretnych zawodach. Kierowca zawodowy to odpowiedzialna praca, która wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności i wiedzy, ale również znajomości często zmieniających się przepisów oraz współpracy ze służbami jak policja i inspekcja transportu drogowego. Tego właśnie dotyczyło ostatnie spotkanie przyszłych kierowców Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. My tutaj w szkole uczymy podstaw, zapraszamy właśnie inspektorów na po prostu takie spotkania z młodzieżą tutaj w szkole. Oczywiście życie ich będzie uczyć samo, ale po prostu podstawy muszą mieć od nas mocne, żeby w to życie w dorosłe wejść. Ze względu na to, że no, tutaj mogą zobaczyć tak naprawdę na własne oczy, jak to wszystko wygląda, jak wygląda taki pojazd, jak wygląda inspektor transportu drogowego, co to jest za osoba. Niektórzy okazuje się, że nie do końca wiedzą też, co to jest za formacja i czym się zajmuje. Mało tego, no, takie spotkania są już od lat prowadzone, są z inicjatywy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który zaleca właśnie tego rodzaju szkolenia, tego rodzaju warsztaty dla uczniów. No i to procentuje tym, że no, kandydat taki na kierowcę, na pracownika w firmie transportowej ma już odpowiednią wiedzę. Przede wszystkim wiedza to znajomość swoich praw i obowiązków. Musimy uważać, ile jedziemy, musimy tych kryteriów tutaj pilnować, ile musimy jeździć, ile musimy odpoczywać. Weryfikacja czasu pracy kierowców to najczęściej występujące przewinienia, najczęściej występujące naruszenia, które spotykamy w naszej pracy. Jeżeli chodzi o drugie zjawisko, drugi element, który występuje również istotny w czasie naszej kontroli, jest to stan techniczny pojazdów, czyli badanie tego, czy pojazdy są odpowiednio, czy są sprawne technicznie, czy są odpowiednio skompletowane, wyposażone, czy można nimi bezpiecznie wykonywać przewoz. Odpowiedzialność w zawodzie kierowcy jest znacząca, ale to nie odstrasza młodych ludzi, szczególnie gdy mogą zapoznać się ze wszystkimi procedurami wcześniej. Niby na początku się wahałem, aczkolwiek wiedziałem, że jestem pewny i chcę pracować w transporcie, czy to jeździć na ciężarówkach, czy to po prostu może gdzieś tutaj wokół komina tak zwanego, czy że nie wiem, po mieście, jako na przykład do sklepów spożywczych, czy po prostu jako kierowca na przykład autobusu, ale po prostu chcę pracować w transporcie, dlatego chciałem tutaj od razu się kierować, a ten kierunek jest dosyć nowy, dlatego nie wahałem się. Dlaczego młodzi ludzie wybierają akurat ten zawód? Wielu z nich podkreśla kwestię finansową jako atut, ale jak sami mówią, prawdziwe pieniądze zarabia się na kursach zagranicznych, co jest trudnością, ponieważ nie każdy chce wyjeżdżać z dala od kraju i rodziny. Pracę Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będzie obserwowała i oceniała Rada do Spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Marszałek Andrzej Będkowski powołał do tego zespołu 50 osób. W poniedziałek 18 października oficjalnie rozpoczęła pracę Rada do Spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. To zespół 50 osób, reprezentantów różnych środowisk i instytucji z regionu, który ma wspierać decyzje zarządu województwa. Powołanie organu, który ma spełniać rolę doradczą i opiniotwórczą, wynika z przyjętej przez Sejmik w marcu bieżącego roku Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2030+. Rada ma stanowić forum, na którym osoby reprezentujące różne środowiska, dziedziny życia społecznego i gospodarczego będą doradzać zarządowi województwa i opiniować propozycje.
Do zadań Rady będzie należało również prowadzenie strategicznej dyskusji na temat celów i kierunków polityki regionalnej województwa, a także bieżąca ocena jej efektów. Zaproszenie do współpracy przedstawicieli administracji publicznej, środowiska akademicko-naukowego, partnerów społecznych i gospodarczych ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny i będzie miał realny wpływ na kreowanie polityki rozwoju regionu. Dzisiaj w Ostrowcu z młodymi czytelnikami w ramach dyskusyjnego klubu książki spotkała się Joanna Olech, autorka Dynastii Miziołków. Książki może pisać każdy bez względu na wykształcenie i wiek. Do tej tezy najmłodszych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego próbowała przekonać Joanna Olech podczas spotkania w ramach dyskusyjnego klubu książki. Zaczęłam pisać, będąc mamą trójki dzieci. Pierwsza moja książka to jest książka de facto o mojej rodzinie. Dzisiaj Miziołek, Kaszydło i Mały Potwór są już dorośli, a nawet jestem babcią, więc trochę się zmieniło, ale nadal mam poczucie, że jest taki link, że jest więź między nami. To właśnie książka Dynastia Miziołków przyniosła pisarce największą popularność. W 1995 roku otrzymała za nią Nagrodę Literacką imienia Kornela Makuszyńskiego, a rok później książka ta została wybrana dziecięcym bestsellerem roku. Cała ta historia związana z rodziną i pomysłami, które tytułowy Miziołek ma, naprawdę wspaniała zabawa, można się bardzo dobrze bawić, czytając ją właśnie rodzinnie nawet, nie tylko samemu, ale naprawdę książka wzrusza do łez, ale rozśmiesza do łez tak naprawdę. Jest cudowna i wspaniała. Bardzo lubiłam w dzieciństwie książki zabawne i przy tym obstaję. Staram się bardzo, żeby moje książki śmieszyły, bo tych solennych, poważnych jest pod dostatkiem w szkole. Także jeśli tylko udaje mi się czasem dzieci rozśmieszyć, to uważam, że jestem spełniona. Dynastia Miziołków to jednak nie jedyna pozycja w dorobku Joanny Olech. Autorka przyznaje, że tworzy książki dla dzieci, bo ma wrażenie, że dobrze się z nimi komunikuje i ma im więcej do powiedzenia. Dzieci z jednej strony dają duży kredyt zaufania pisarzowi, który niełatwo jest roztrwonić, a z drugiej strony wyczuwają każdy fałsz. Więc jak ja zaczynam się mądrzyć za bardzo i moralizować, to natychmiast widzę taki ziew. I to jest dla mnie sygnał, że powinnam się bardziej postarać. Spotkania takie jak dzisiejsze z Joanną Olech są uzupełnieniem programu dyskusyjnego klubu książki. Taki klub działa też przy Miejskiej Bibliotece w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kolejne spotkanie autorskie, tym razem dla dorosłych, odbędzie się 27 października o godzinie 18, a gościem będzie Piotr Marecki. Dzisiaj to wszystko, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki ruszyła zbiórka odpadów bio z naszych domów. Odpady takie jak trawa, liście i drobne gałęzie, resztki żywności bez kości i mięsa, obierki i pozostałości z owoców i warzyw, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, wyrzuć luzem do brązowego pojemnika lub worka. Z zebranych bioodpadów powstanie kompost, który można wykorzystać w ogrodzie. Więcej informacji o prawidłowej segregacji na www.mzgok.com. Odpowiadając na potrzeby rynku pracy i trudnej sytuacji epidemiologicznej panującej na świecie, Medyczna Szkoła Policealna CES z nową siedzibą na osiedlu Słonecznym 14 prowadzi rekrutację na kierunki medyczne. Tu zdobędziesz wiedzę od wykwalifikowanej kadry w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w profesjonalny sprzęt medyczny. Dbając o własny rozwój i przyszłość zawodową, warto w siebie zainwestować, decydując się na naukę w Medycznej Szkole Policealnej CES. Zapraszamy do złożenia dokumentów. Rekrutacja trwa. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 9 stopni Celsjusza, wiatr będzie wiał z prędkością 9 km na godzinę, a ciśnienie osiągnie 1026 hektopaskali. Jutro natomiast temperatura 15 stopni, wiatr będzie wiał z prędkością 18 km na godzinę, a ciśnienie osiągnie 1025 hektopaskali. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.